Hey guys, witam się z wami w dzisiejszym Daily Vlogu. Mamy środę. I ja właśnie zbieram się powoli na praktyki, bo dzisiaj jedziemy znowu na praktyki. Znaczy znowu. Historia jest w ogóle taka, że ja byłam jeden dzień na praktykach w poniedziałek, bo mam tydzień praktyk. Ale niestety wyszło tak, że nie dość, że pociągi nie współpracowały, bo jak w poniedziałek wracałam, to siedziałam dosłownie 50 minut, bo tyle pociąg był opóźniony i to był jakiś żart. I zdążyłam przez ten czas się w sumie przeziębić trochę. No i wczoraj widząc już na internecie, jakie pociągi rano mają opóźnienia, bo jadę pociągiem dopiero o 10, to stwierdziłam, że nie jadę. Nie chodzi o same pociągi, ale generalnie nie chciałam pojechać taka zasmarkana, bo praktyki mam w hospicjum, więc ludzie w hospicjum nie mają w sumie żadnej odporności i też nasza prowadząca zwraca uwagę, żeby nie przyjeżdżać z przeziębieniem, żeby tych ludzi nie zarazić, więc stwierdziłam, że zostanę ten jeden dzień w domu wczoraj i zostałam i trochę dalej smarkam, wezmę jeszcze polopirynę, ale nie jest tak źle jak wczoraj. Ogólnie, jeżeli chodzi o mycie mojej twarzy ostatnio, to trochę się zmieniło, bo nie wiem, czy pokazywałam, ale kupiłam emulsję z CeraVe i kiedyś miałam z CeraVe taki żel z niacinamidem i był super i stwierdziłam, że to coś nawilżającego, ale okazało się, że to w ogóle się nie pieni przy myciu i mi to się tak nie podoba, bo jak mi się to nie pieni, ja mam wrażenie, że mam niedomytą twarz. Wiecie, o co chodzi. Więc rano myję taką pianką z Liren z witaminą C, bo teraz jestem, wiecie, na etapie używania witaminy C jeszcze w serum, a tym myję wieczorem, żeby mieć taką nawilżoną bardziej twarz. Więc myję tym, bo mam wrażenie bardziej domytej buzi. Ogólnie to ja w ogóle miałam zaczynać praktyki o 9 rano i to mi mega pasowało, bo byłabym wcześniej w domu, ale moja uczelnia postanowiła w takie jedno małe miejsce wepchać chyba 20 osób od nas i po prostu się tam nie mieścimy. No i generalnie to trzeci rok chyba przychodzi na 9, a my i piąty dopiero na 11:30, co nie jest cool. No ale cóż, na szczęście to tylko tydzień, bo to jest 50 godzin chyba, także luz i wracamy do domu. Generalnie tak jak mówiłam, nie trenuję jakoś od miesiąca prawie. W ogóle nie kupiłam karnetu na ten miesiąc za wysiłek, tak jak mówiłam. Bo zepsułam to kolano i w ogóle się czułam, nie miałam ochoty na treningi. Teraz czuję, jak bardzo mi tego brakuje, jak po prostu się beznadziejnie czuję, jak się w ogóle tak nie ruszam konkretnie. I dzisiaj postanowiłam, że mimo, że jest kopa śniegu, bo spadło chyba z 20 cm ostatnio, to pójdę pobiegać, nawet wiecie, tak, zrobić taką rundkę dookoła bloku, ale pójdę tylko po to, żeby się lepiej poczuć, bo już po prostu jestem takim, wiecie, nie wiem, no taką kluchą, co siedzi w domu i nic jej się nie chce i denerwuje mnie to, więc taki jest plan na dziś, że pójdziemy też pobiegać. A wieczorem może pouczymy się trochę na zaliczenie, chociaż nie wiem, czy to nie jest egzamin, ale mam w sesji jeszcze jedno właśnie zaliczenie ustne z diagnostyki w pediatrii chyba, albo w wieku rozwoju, już nie pamiętam, ale dla mnie to jest to samo generalnie i tak samo tego nie lubię, a nauki jest dość sporo, więc dzisiaj będziemy dalej sobie ogarniać te zagadnienia po prostu, bo ja zawsze jak dostanę zagadnienia, to robię ich taką listę i po prostu to sobie wypełniam ze wszystkich notatek, żeby mieć to w jednym miejscu. Także myślę, że spoko. Nałożyłam teraz SPF-a i to jest jedyna rzecz, którą dzisiaj nałożę. Ewentualnie nałożę jeszcze maskarę i użyłam SPF-u z Yumi. Nie wiem, czy jest ok, w sensie i tak mam tłustą twarz i tak, więc nie jestem w stanie stwierdzić to przez to, czy nie. I ostatnio właśnie używam tego serum z witaminą C z L'Oreala chyba. I nie mogę go używać na dzień, bo się okazuje, że kiedy ono się tak będzie utleni i się zrobi żółte, to mam tu takie żółte plamy przy włosach, wygląda jakbym miała jakiś, nie wiem, niedopasowany podkład albo była brudna. I wcześniej o tym nie wiedziałam i któregoś dnia Wiktor do mnie mówi, że ej, czemu ty masz takie żółte tu, takie pomarańczowe? Ja mówię, jakie pomarańczowe? Przecież ja nie mam podkładu dzisiaj w ogóle ani nic. I poszłam do lustra i wyglądało to ohydnie.
Także niestety, albo na siedzenie w domu, albo na noc jest dla mnie to serum. Ale raczej jak pies użyje, to kupię coś innego, coś mocniejszego i z jakimś chyba kwasem, bo mam tyle zaskórników, które zresztą mam od zawsze, a mam ich teraz tak dużo, że masakra, po prostu mam czarno wszędzie. Ja nie mam problemu jakby z takimi zapalnymi pryszczami, tylko właśnie same wąkry i to jest ohydne. Swoją drogą wczoraj zrobiłam brwi henną i wyglądam jak człowiek, przynajmniej jak jestem teraz bez makijażu, to można mi zaufać, bo mam brwi, bo jak wiemy, ludziom bez brwi się nie ufa. To ja, proszę mi nie ufać. Ale dzisiaj możecie, bo mam zrobioną hennę. Więc tak, dzisiaj tak bardzo, bardzo luźno, bo mi się nie chce na te praktyki, wiecie, robić full make-up i tak dalej. Zresztą zobaczyłam, że chyba ostatnie poczynania, jak się uparłam, że chcę robić codziennie, wiecie, podkład i tak dalej, tak mnie jeszcze bardziej zapchało, że stwierdziłam, że to nie jest tego warte. Wolę po prostu, żeby było gdzieś widać jakieś niedoskonałości, niż mieć ich jeszcze więcej. Także przeczeszę brwi, pomaluję rzęsy i myślę, że to wystarczy. W ogóle, dostałam wczoraj na Instagramie skrzyneczkę na pytanie, czy nie bałam się, nie miałam obaw przed braniem ślubu, skoro jestem na studiach i wiecie, jakieś tam było właśnie, że studia, staże i tak dalej. I szczerze, znaczy nie wiem, czy mnie zaskoczyło to pytanie, może nie, bo mam wrażenie, że i tak dużo już dostałam pytań i takich zdziwionych reakcji, że wiecie, że biorę ślub w tym wieku, mam w tym roku 24 lata, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś mega młody wiek. Tak niektórzy mówią, to się czuję, jakbym brała ślub w wieku 19 albo 18, a nie 23 wtedy. No i zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nie miałam żadnych obaw, bo jakby my byliśmy razem już z 5 lat przed ślubem, jesteśmy razem od drugiej technikum. I nie wiem, nie rozumiem, czego miałabym się bać. No w sensie wiadomo, że małżeństwo to już jest zobowiązanie i tak dalej. I dochodzą wspólne obowiązki, dom, srata, tata, wiecie jak to jest. Ale nie przeszkadza mi to jakby. Ja już chciałam tego w końcu. Chciałam, żebyśmy byli po prostu razem i mogli sobie żyć tak, jak chcemy we dwójkę. Jakby jest spoko. Taki potwierdz generalnie, jak macie ślub, bierzecie ślub, jest wasze wesele i w ogóle. I wszyscy mówią, o, po ślubie, zobaczycie. I w ogóle, tak jakby wiecie, mój mąż miał już ubrać kapcie i usiąść na kanapę, a ja miałabym tylko, nie wiem, gotować, sprzątać i nie wiadomo co jeszcze. Generalnie same niefajne rzeczy. No i jak wróciliśmy z tego wesela i poszliśmy spać, i obudziliśmy się rano, to okazało się, że nic się nie zmieniło. Jakby nie. Jakby fajnie, że wzięliśmy ślub, ale no, my nadal jesteśmy ze sobą tak jak byliśmy. I jakbyśmy nie mieli ślubu, to i tak byśmy byli. I moim zdaniem to nie jest kwestia zawarcia związku małżeńskiego i że wtedy spada na was jakieś dramatyczne fatum i już nic się nie da odwrócić. Tylko to jest kwestia po pierwsze stażu relacji, bo jak jesteś z kimś 15 lat bez ślubu, to wiadomo, że w końcu ta relacja się zmienia, mimo że nie macie ślubu. A z drugiej strony to też zależy od tego, jak prowadzicie tą relację. No, u nas akurat staramy się dbać o to wszystko, żeby to właśnie nie wyglądało tak. Mimo że i tak jest różnie, bo oboje wracamy, znaczy oboje wychodzimy z domu rano i oboje wracamy wieczorem przez ilość naszych zajęć. W sensie studia i praca, ale wiecie, jakby teraz jesteśmy w takim wieku, że moim zdaniem to jest najintensywniejszy czas mojego życia, bo robię studia, bo jakby robię teraz wszystko, żeby ogarnąć swoje życie w przyszłości, więc nie da się czasem inaczej, niestety nie da się oglądać razem cały dzień Netflixa i tylko się przytulać i robić romantyczne rzeczy, bo przychodzi życie, ale myślę, że bez ślubu to życie też by przyszło, bo to jest po prostu dorosłe życie. Więc moim zdaniem, jeżeli to ogarniecie, jeżeli będziecie żyć jak normalni ludzie, a nie po prostu wchodzili w taką mega rutynę, która i tak przychodzi, ale trzeba umieć sobie z nią radzić, to będzie git, nieważne czy macie ślub czy nie i ślub to nie jest żaden wyrok moim zdaniem.
bo też nieraz słyszałam, że o Boże, pozbawiłaś się wolności, w ogóle zawsze co ja kurde, jestem jakimś więźniem Azkabanu. Czy nie oglądałam, nie wiem z jakiego to jest filmu, ale Harry Potter? Nie oglądałam. Ale no nie, nie jestem jakby, dalej mam swoje życie, jestem nadal Mają, tylko że już za tylny, a nie Grzesiak, a nie żoną mojego męża tylko i wyłącznie i dalej robię rzeczy, które chcę i które lubię i nie rozumiem problemu. Zresztą swoją drogą nie rozumiem, jak można komuś tak powiedzieć, ale to już jest leciał osobny temat. Także jest spoko, nie boję się, nie bałam się, nie miałam wątpliwości. Wiedziałam, że nawet gdybyśmy nie wzięli ślubu, to i tak byśmy byli dalej razem, więc dlaczego nie? Wiecie, o co kamał. No. Dobra, ogarnęłam się już, w sensie, no wiadomo, jeszcze włosy, ale są tylko do rozczesania, wczoraj je myłam. I w ogóle życie z krótkimi włosami, znaczy dla was to są pewnie długie włosy, już usłyszałam tyle hejtu, jak się żaliłam, że mam teraz krótkie, sorry, że mam teraz krótkie włosy. Jakby ja wiem, że fryzjersko to są długie włosy, ale jak ktoś miał całe życie włosy do pasa i teraz mam włosy dotąd, no to są dla niego krótkie. I'm sorry, niestety zdanie nie zmienię, natomiast jestem pod wrażeniem, jak wygodne i przyjemne i lekkie jest życie z takimi włosami, zwłaszcza w zimę, w czapki, w szaliki, w wiatr i tak dalej. Także jestem jeszcze w piżamie, zaraz się ubiorę pewnie na cebulę, bo jest minus 9 albo 10. I spakujemy się ich skrups i w ogóle, bo muszę się tam przebrać, więc let's go! O, nie widać mnie! Dobra, to jeżeli chodzi o to, co biorę ze sobą, to jest skrups. Ja mam skrups ten od pierwszego roku, taki wiecie, niebieski. I zwracajcie uwagi na to, jak bardzo jest pognieciony, bo ja po prostu wyparłam istnienie żelazka już z mojej głowy, bo wiem, że on i tak się pomielił w drodze, więc to nie ma sensu, po prostu nie. Dodatkowo biorę buty i zawsze miałam kroksy, ale one zajmują dużo miejsca w torbie i w plecaku, bo wiecie, są takie odstające. A że mam buty treningowe, które używam tylko na siłownię i są czyste, to wolę chodzić w nich. I tu są moje piękne New Balance, guys. Ja jestem zakochana w tych butach, ja po prostu boję się, że jak będzie cieplej, to ja zacznę chodzić w nich po mieście. Znaczy i tak zacznę, jak będę biegać na dworze, to będę ich używać, ale że sobie je zniszczę. I to jest ten syndrom, o którym mówiła Agasowa w jednym filmie, że nie może się wyzbyć tego, że coś może się zużyć, że jakby coś, jakieś buty jej się podobają, to musiała kupić dwie pary i jedna była taka, wiecie, do chodzenia na luzie, że może się zniszczyć, ubrudzić, a druga była w szafie tylko na specjalne okazje, bo w razie czego to z tyłu głowy wiesz, że masz te buty jeszcze jedne i ja też tak mam, znaczy nie kupiłam dwóch par, bo bym zbankrutowała, ale też mam teraz takie, że a może jednak nie, może jednak niech leżą w domu, jakby girl, kupiłaś buty, chodź w nich, kupisz te następne, nic się nie stanie. Więc rendowałam je na promocji chyba za 300 albo 400 zł, a były za więcej. Generalnie 300 albo 400 zł to też jest dużo za buty, zwłaszcza jeżeli kupiłam je po prostu do biegania. Ale stwierdziłam, że jak już mam biegać, to mam biegać dobrze, bo biegałam w butach z Chińczyka, które kupiłam parę lat temu dosłownie za 30 zł. I to miały być te buty, wiecie, ja mam teraz kasy na fajne, więc kupię takie, żeby mieć w czym chodzić, takie do zajechania, że mogą się rozwalić i zazwyczaj te buty nie chcą się rozwalić i kupujecie, wiecie, tylko na chwilę i musicie w nich chodzić do końca życia, aczkolwiek już zaczęły się rozpadać, to nie ukrywam, ale już swoje lata mają, bo kupiłam je chyba też na pierwszym roku studiów i przełaziłam w nich tyle kilometrów, że szok, jeszcze potem przebiegałam, więc zabieram ze sobą New Balance, plus zabieram maseczki, dlatego że jestem nadal trochę przeziębiona, smarkam i wolę iść do pacjentów w maseczce niż, wiecie, kichać na nich i tak dalej. Znaczy nie kicham aż tak, też bez przesady nie idę taka chora, ale jednak, wiecie, żeby nie było, nawet żeby to wyglądało po prostu lepiej. Także biorę maseczkę i pakuję i w sumie tyle. Wezmę sobie, nie wiem, czy wezmę kawę, może wezmę kawę, jakąś wodę, a jedzenie kupię dopiero po drodze. Bo w Legnicy jest super piekarnia Hert, która jest chyba w ogóle siecią w całej Polsce, ale w Bolesławcu jej nie ma. I są tak pyszne kanapki, takie wiecie, jakbyście sobie zrobili w domu, tylko lepsze moim zdaniem, z jakąś pastą jęczmienną czy coś, że I can't, ja po prostu już nie kupuję w Biedronce i tak dalej, bo tam już nic dla mnie nie ma. Ja tam wchodzę tylko po wodę, ewentualnie energetyka czasem i coś słodkiego, ale kanapki, bułki zawsze w Hercie i tak samo kawę.
polecę, jak macie herta, to biegnijcie. Więc tak, ja teraz zjem sobie jeszcze śniadanie, bo nic nie jadłam, a chcę wziąć tam polopirynę, gotuję właśnie jajka, bo moja faza na jajka trwa. Ostatnio zrobiłam awanturę w domu, bo było jeszcze chyba 7 jajek w paczce i przyszłam wieczorem i było tylko jedno. I Wiktor dostał głęboki OPR, że jak mi zjeść wszystkie jajka i w ogóle, przyszłam teraz fazę na jajka i teraz mi go tak szkoda w sumie, że wyjechałam tak na niego, no ale wiecie, ja chciałam zjeść te jajka. No i byliśmy potem mojej mamy, więc uszczknęła mi 2-3 i miałam na kolację, więc spoko, także faza na jajka trwa. Fuj, nie znoszę tego, ale... Nie znoszę tego, nie wiem jak ktoś może lubić pić te wszystkie teraflu i w ogóle ohyda. Chcę już wiosnę. Mi się podoba ten widok tylko przez okno. Nie było moich ulubionych bułek, niestety, w sensie kanapek. Wziąłam swój ulubiony pączek hiszpański i bułkę z serem. I w ogóle jakaś starsza pani chciała kupić 2 bułki i brakło jej 5 groszy. I nie miała więcej, więc dołożyłam te 5 groszy, jakby why not? No, także cool. I lecę. Mam jeszcze jakiś kawałek drogi, także śmigam. Jakiś pan właśnie powiedział mi dzień dobry. Nie wiem kto to był, bo ja nie jestem stąd, ale okej, odpowiedziałam. Miło. Dotarłam właśnie do domu i posiedzę chwilę, może zrobię jakąś herbatę albo kawę. Poglądam dosłownie pół godzinki YouTube'a i biorę się za obiad. Raczej dzisiaj nie pójdę biegać, niestety, bo wszystkie chodniki dookoła są mega zaśnieżone albo wręcz oblodzone. Nic nie jest posypane, a ja nie mam czasu mieć teraz złamanej nogi, także chyba nie dziś, ale tak, żyję, przeżyłam te praktyki. Miałam się jedną panią, którą masowałam. Nie była zadowolona, więc spoko. Obiad zrobiony, kawa też, także biorę się za te beznadziejne papiery. Tego jest chyba 14 stron i o ile oglądaliście niedawno dodanego z takiego daily study vloga, to mówiłam, że moja uczelnia właśnie spóźniła się z papierami na wyjazd tej Unii Europejskiej i tak dalej. I wczoraj czy przedwczoraj dostałam maila, że jest kolejna porcja papierów do wypełnienia, które muszę sama sobie wydrukować i jeszcze do dzisiaj odesłać, a najlepiej przynieść, jakby hell no, nie będę tam specjalnie jechać. Więc wydrukowałam to, wypełnię to i po tym usiądziemy trochę do tej pediatrii, o której mówiłam rano, bo chciałabym trochę nadrobić, żeby, wiecie, we wtorek wieczorem nie płakać, skoro to jest w środę. I bierzemy się do roboty. To krzesło jest nowe, nie wiem czemu wydaje takie dźwięki.
Okej, okay, papiery wypełnione, chwilę mi to zajęło, mam nadzieję, że nie wypełniam tam nic źle, bo teoretycznie one powinny być oddane w listopadzie, jak jechaliśmy, a jest styczeń, no to zaznaczyłam, że jestem na poprzednim semestrze niż jestem, bo chyba nikt ma się nie skapnąć, że my to dopiero teraz wypełniamy, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie git. Piję sobie kawę i teraz biorę się za tą naukę. Nie wiem, ile się na to poświęcę, szczerze mówiąc, podchodzę do tego tak na luzie z uwagi na to, że mam jeszcze tydzień, ale wiem, jak szybko zleci, dlatego chcę zrobić cokolwiek do końca tych notatek, żeby móc już wydrukować i po prostu się uczyć, a nie tylko pisać. Ale generalnie pisać mogę, bo na tej klawiaturze mogę pisać dzień i noc, jakby... Słyszycie to? I love it. W ogóle w końcu nauczyłam się zmieniać kolory tej klawiatury. Ten formatek po prostu. Tak naprawdę tutaj zapytałam się Oli, która dała mi tą klawiaturę, jak to zrobić. Bo jak oglądała poprzedniego vloga, byłam mega zirytowana, że jakby typie, co ty robisz? Nie wiem. Pokażę wam w ogóle. Teraz to jest taki totalnie zwykły tryb, ale jest któryś mega taki świet, ten jest mega świecący, tylko aż tak nie widać, bo mam ringa włączonego, żebyście mnie widzieli. Ale któryś jest taki, że on tylko o, przy klikaniu daje jakiekolwiek, wiecie, jakiś znak życia. Gdzieś był jeszcze jeden fajniejszy, oto. Widzicie to? Wcale nie piszę właśnie w przeglądarce. Ale piękne. Dobra guys, zostawiam was już tutaj, w tym miejscu jest w 4:30 i ja jeszcze trochę nad tym posiedzę, myślę, że minimum z godzinkę, a was zostawiam, życzę wam miłego wieczoru i pewnie zaraz zobaczycie tego vloga, bo w sumie jest już sklejony, tylko dolepię to co mam i wam go dodam, także buziaki, do zobaczenia i pa!